Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 22 Ultimate Team i dzisiaj czas na kolejną ligę weekendową. Zobaczymy, na jakiej randze się skończy, z jakim bilansem, więc zaraz to wszystko się okaże. Zobaczcie skrót właśnie z ostatniego dnia, czyli z niedzieli. Niestety w piątek i w sobotę live'a nie było, za co przepraszam, ale no choroba moja i moje gardło piękne, kochane, nie pozwoliło na to, więc powoli mam nadzieję, że będzie już dobrze. Tym bardziej, że za tydzień live charytatywny, więc oj, będzie się działo. Trzeba się przygotować, a wy w tym czasie przygotujcie sobie coś dobrego do jedzenia, życzę wam smacznego. Zobaczcie skróty spotkań, później nagrody i później porozmawiamy jeszcze trochę o składzie. Co my tutaj mamy? Pomieszane kilka fajnych kart z normalnymi. Zobaczymy, co będzie grał. Czy myślę, że będzie Vinny Pot? To się okaże, no ciężko mi powiedzieć. Chciałbym. Myślę, że to jest bardzo dobra okazja na to, żeby był. Leo Messi, pierwsza bramka. Szybko. Ale rozegrałem ładnie, powiem wam. Sam bym sobie łapkę w górę zostawił pod filmem. Powiem wam tak, z przodu najmniej mi pasuje teraz Messi. Jakoś tak najbardziej zaczyna odstawać. Nie wiem czemu. W obronie myślałem, żeby Carlosa Alberto sprzedać, bo to jest prawie 700 tysięcy budżetu. O, i znowu Cristiano. Mbappe, jojojoj, co goś trafił. Oddaj fartucha. Jakbym skomentował przejście Mbappe do Newcastle, XD bym zrobił. Czy u mnie już Messi takich finezek nie strzela jak wcześniej? O, ale to jest mój błąd. Ta bramka to jest totalnie mój błąd. Wiecie dlaczego? Bo nacisnąłem wyjście bramkarzem i puściłem w połowie wychodzenia do piłki. Albo idziesz do końca, albo zostajesz. Nigdy w połowie. Totalny błąd. Jakby stąd tak głupnął. Kurde, nie! Ale szkoda, takie... Ja, Nkuku! Nie! Ej, bez takich FIFA, nie! Bez takich FIFA! O rany. Tylko nie to. Patrzcie, on teraz już w ogóle będzie grał na czas, jakby, czy na czas, no. To nie jest granie na czas takie chamskie. No nie wierzę, i co jest z tym meczem? FIFA, no proszę cię. Jak? I co, ja znowu słupek, on bramka? Nie, no nie, no po prostu nie. No nie, no hit. Ja pierdzielę, trzeci. O, jest gol w końcu, myślałem, że czwarty. Trzy, dwa. On chyba coś będzie zmieniał, tak mi się wydaje. Ale Rafa na śpio oddaje. Teraz. Co? Jak goś obronił, nie! Dziękuję i przepraszam, że... Nie! No nie! FIFA, to jest skam, ej, to jest po prostu skam ten mecz. Ja pierdziele, cztery słupki. Cztery słupki, czajcie to. No nie mam, nie. Miejmy nadzieję, że ten mecz nie będzie taki pechowy jak przed chwilą. Ale mamy Garincie, Petita. Okej. No i gol.
Jakimś cudem, brońcie się, panowie, brońcie się, Polacy! Jest! Jakiego farta ja teraz miałem? Musisz. Leo! Cel? Dobrze, Kilianku, brawo! Na 2-0, o to chodzi. I mamy rage quit, 10-5. Okej. Okej. Dobra nuta. Właśnie dribbling, nie wiem czy overall też, czy tylko dribbling. Ty gnoju! O, ty gnoju jeden! No nie! O, jakie to są parówy! Ja, poszła prostopadła i... Co to za glitch jest? Na szczęście mam podgląd totalnie na mój internet, ani spadku chociaż jednej klatki, nic. Pewnie będę miał porażkę, zobaczycie. Ja pierdziele. Myślałem, że oni to naprawili, a tu dalej nic widzę. Co mi z tego, że do niego napiszę? Porażka, tak. Świetnie po prostu, to było piękne. A ja odpaliłem Rafę. Dobry zmiennik, lubię. Rafa! Mogło być dwa. Powinno być, kurde, takie ładne podanie. Karny. Dobra, i to strzelić teraz. Tylko to teraz strzelić. Panie Carlos Alberto. Mamy. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. I rage quit. Gol i rage quit, tak napisałeś. Dobra, jeden win został. Ohoho. Di Natale tam jeszcze może śmigać. Czy to będzie laścik? Zobaczymy. Pięknie Martins, ale się obrócił. Fajny jest, kurde, fajnie mi się nim gra, dlatego tego Antonego nie kupuję na siłę, bo to nie ma sensu. Ale gościu gra tak ofensywnie, że albo tu zaraz strzeli, albo mi się wydaje. No właśnie, strasznie ciśnie. Tak all in jakby grał, że zero obrony, tylko nastrzelać jak najwięcej. Ciekawy mecz to może być. Oj, to może być gol. Ładnie, dobrze gościu gra. Torres. Ale podanie. Oj, 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 oj. O kurde, kto tak zagrał? Messi? Chyba Messi. Ale go wypatrzyłem, tam normalnie widzenie 3D się włączyło. Po raz kolejny. Nie, no Alisson, nie możesz puszczać czegoś takiego. Człowieku, przecież to było z zerowego konta praktycznie. Ja tu się staram, gram jakieś piły takie, a tu przechodzi coś takiego.
za mecz jest w ogóle? Ty! Bez obrony. 7 bramek w 38 minut. O kurde. Oj, chyba się zatrzymałem w dobrym momencie teraz. Lubię takie akcje, jak mi wyjdą. O Boziu. O kur, ej, naprawdę, czad, ja wiem, że to nie powinienem sam się jarać moimi bramkami, ale... O kurde. Ogólnie mówiąc, 13-6 na chorobowym nie jest złym wynikiem. Jest dobrze. Szkoda tego jednego dziwnego gościa, ale spróbuję to wysłać i jej ciekawe, co mi powiedzą, nie? Może w vlogach to sprawdzą albo coś, chociaż wątpię. No ale zawsze warto zapytać. Dobra, odbieramy nagrody, jeśli chodzi o gości, których możemy trafić najlepszych. Co my tutaj mamy? De Jonga bym chciał trafić, albo Van Dijk'a. No, tych dwóch gości, wiadomo. Grosik będzie 100%, też mi się tak wydaje. Też tak myślę, że Turbo Grosik tutaj wjedzie do składu. Mamy... Zaczynamy od Lopesa. Dobra. Griezmana mi odda. No 8-6 jakaś fajna. Gundogan albo Diaby. Kurczę, no chyba wezmę Gundogana, bo ten Diaby to... On kosztuje 12k. Ja wiem, że Diaby fajny, czerwony, ale... Chyba Gundogan lepiej. Ten Diaby to w ogóle... Ile on ma strzałów? 77 finishing, dwie słabszej nogi. Nie, no to bierzemy Gundogana. Gundogan pod Nkunku? No nie, ale 8-6 po prostu. Więc myślę, że teraz już dostaniemy coś słabego. Szkoda, że nie ma Van Dijk'a, ani nie ma Griezmana, ani tego... Jak on się nazywał? No właśnie, tak czułem, że będzie słabo. Diego Lopez, ulubiony bramkarz Kamyka. Od czego by tu zacząć? Od tej paczki zaczniemy. Może się uda coś wypakować fajnego. Pierwsze jednak nie. Nie będzie Grosika, a może będzie tam w środku właśnie. To jest pierwsza paczka. Jeszcze Everton, Sanchez, Pablo, okej, okay, do tych sobie usuwamy. I... Co nam tutaj zostało? Okej, okay, otworzę od razu tą, żeby nam nie przeszkadzała. Czy będę chciał kupować lewego? Myślałem nad tym, ale na razie chyba nie. Na razie gdzieś tam w innym kierunku może skręcimy ze składem, bo chciałbym sobie trochę to przerobić. 24 złotych rzadkich zawodników. Co tu będzie? 8-6 plus, Francja, bramkarz Lloris. 8-7 dokładnie. Szybko rozkminione. I Iago Aspas jeszcze. Harry Maguire. Jocie. Ansu Fati. O, Thiago Silva. Nice. Dobra, tych sobie usuwam. Z tego co pamiętam, to jeszcze nigdy w tej paczce z trzema zawodnikami nie było nic fajnego u mnie. Ale może to się zmieni. 8-8. Portugalia, bramkarz. Oj, oj, oj. Ty, myślałem, że 8-8, a to Lopez 8-4. Oszukały mnie. Oszukały mnie flary, bo wszystkie naraz poleciały. To nie SB 8-8. O kurde. 8-4 Lopez, no on raczej nie jest drogi, zobaczmy. Lopez to Quicksell. Ten przyjaciel, również Quicksell. No i ten też 9k, też Quicksell. W IFAK są wszystkie flary od 8-4, a widzisz, tego nie wiedziałem. To kolejna rzecz, której się nauczyłem. Postanowiłem po Food Champions troszkę sobie pozmieniać rzeczy i tak aktualnie prezentuje się mój skład. Mamy Donnarumę, mamy Marquinhosa i Nkunku tutaj z nowych zawodników, no i wrócił Klaus po to, żeby Nkunku miał pełne zgranie. 99 zgrania składu, ale jak Nkunku wskoczy na 10, no to będzie miał oczywiście wtedy ten skład też 10. Wiem, że gdybym dał tutaj Thibaut Courtois, to miałby Militao wtedy pełne zgranie, ale jakoś chciałbym tego Donnarumę przetestować, a myślę, że Militao na 8 i tak sobie poradzi. Czekamy oczywiście na Winniego po tym, czy się pojawić, nie, to też nie wiemy, dowiemy się prawdopodobnie w tym tygodniu. No i chciałbym sobie, jak nie wyjdzie Vini po tym, to chciałbym kupić tego niebieskiego po prostu z Champions League Team of the Group Stages. Więc tak to wszystko się prezentuje, jeśli chodzi o ten skład. Jedna wielka niewiadoma to Leo Messi, bo zastanawiam się coraz mocniej, czy grać dalej nim na SPO. Ma mecze genialne, ale ma mecze też takie, gdzie totalnie nie istnieje, więc
Zobaczymy, co się stanie z Messim. W każdym razie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobały. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się na live dzisiaj o godzinie 20 na Twitchu. Mam nadzieję, że już normalnie stream i że gardło pozwoli, więc do następnego, mordki, trzymajcie się, na razie i piona.